Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór Państwu. 1 kwietnia tego roku pańskiego 2017 podczas 5. edycji Pozytywek 2017. Szanowni Państwo, dotychczas wręczyliśmy 24 pozytywki i na tym zamierzamy poprzestać. I oczywiście to był żart z takich niskich lotów. Dzisiaj jeszcze wręczymy kolejnych 6 statuetek, to będzie 30 w sumie. I kolejna okazja do świętowania. Proszę Państwa, zaczynamy, nie przedłużamy tego czasu, zaczynamy od pierwszej pozytywki. Poprosimy o film. Znamy się już 9 lat. Od 8 lat tworzymy wspólnie duże wydarzenie w Starogardzie Gdańskim, które ma miejsce trzeci weekend lipca. W tym roku odbędzie się to już 8. edycja. Poznam Cię jako osobę pracowitą, odpowiedzialną. Mogę zawsze na Ciebie liczyć i mam wrażenie, że nawet gdybym w nocy do Ciebie zadzwoniła, służyłbyś swoją pomocą. Potrafisz zmotywować, wysłuchać, poradzić. Masz głowę pełną pomysłów. Jesteś posiadaczem pięknego czerwonego pojazdu, którego Tobie osobiście zazdroszczę. Mam wrażenie, że mój mąż poniekąd dzięki Tobie zaraził się tą pasją do zabytkowych pojazdów. Jesteś osobą pozytywną, zawsze brniesz do przodu, nigdy nie narzekasz i jestem przekonana, że ta nagroda, pozytywka, trafi we właściwe ręce. No, znamy kolegę od kilkunastu lat. Między innymi współzałożyciel klubu motocykli dawnych. Przede wszystkim w tym, co robi, zawsze profesjonalista. Do końca jestem profesjonalistą. Jest człowiekiem naprawdę zaangażowanym w to, co robi. Jeżeli robi, to już robi od początku do końca. Z jakimś sensem i skutkiem, który skutek jest taki, że naprawdę przynosi to jakieś wyniki. Wynikiem tego mamy również już 7. zlot weteranów, który jest organizowany w Stadninie właśnie z udziałem kolegi. Osobą jest ciepłą, koleżeńską, lubi się dzielić z wszystkim swoją wiedzą przede wszystkim. Kraj. Na pewno zasłużyłeś na tą nagrodę, w 100% Ci się należy. Jesteś wielki, ta nagroda jest naprawdę dla Ciebie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Wysłuchałem tej laudacji, znam te osoby, poznałem te osoby, które tę laudację wygłosiły, ale powiem szczerze, nie rozpoznałem, o kim one mówiły. Uczestniczę w przyznawaniu tych nagród praktycznie od samego początku jako gość i pamiętam, ci wszyscy, którzy dostali te wyróżnienia, to byli wielcy ludzie, to byli naprawdę tytani. Nie czuję się naprawdę godzin tutaj stać w tym gronie razem z nimi, bo tak naprawdę wszystko to, o czym ja tutaj słyszałem w tej laudacji, to zawdzięczam tylko dlatego, że spotkałem na swojej drodze po prostu ludzi, z którymi, którzy może popchnęli mnie właśnie do tego, żeby robić to, co robię. Ci dwaj tutaj obok też, którzy się po drodze przewinęli, pamiętacie panowie, no, waszą wspaniałą inicjatywę rozmowy na wysokim poziomie, gdzieś tam jakiś tam odcisk też udało mi się zostawić. I tak jak powiedziałem przed chwilą, powtórzę to jeszcze raz. Wszystko to, co osiągnąłem, to tylko dlatego, że spotkałem na swojej drodze wspaniałych ludzi i tak naprawdę to jest nagroda dla nich. Ja ją tylko odbieram. Dziękuję bardzo, że nie, dla mnie ją dedykowano, ale to jest tak naprawdę też dla was wszystkich i mówię to właśnie do tych osób, które spotkałem na swojej drodze. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Jest to osoba jedyna w swoim rodzaju, jedyna taka osoba, którą w życiu spotkałem. Człowiek niezwykle prostolinijny, uczynny, o dużej kulturze osobistej, o dużej wiedzy w swojej dziedzinie, świetny akwarelista i właściwie można powiedzieć, że ma same pozytywy, oprócz jednej. Nie potrafi powiedzieć nie. Wszystkim pomaga i często przez to nie ma czasu dla siebie samego. Ale poza tym jest to osoba, jak powiedziałem,
drugą taką trzeba by świeczką szukać po prostu. Osoba autentyczna, spokojna, uczciwa, lojalna, tolerancyjna, a przede wszystkim kochająca ludzi. Dla niej miłość jest szeroko rozumianą, w której mieści się przyjaźń. Pomocny dla wszystkich, którzy o to proszą lub nie proszą. Zawsze jest osobą, do której można zapukać, zadzwonić, przyjść i pomoc się otrzyma. Jest wyjątkowy. I chciałbym w tym momencie dla tej osoby również wręczyć wyjątkowy kubek Nocy Bardów 2017. Osoba ta niech pije ten napój życia jak najdłużej. Dwóch promotorów moich, to muszę powiedzieć, że ja tutaj no, nie zawsze się wywiązuję i chciałbym przeprosić tych, wobec których mam zaległości. Także nie wiem, się czuję troszeczkę teraz. Ale jest mi naprawdę bardzo miło, dziękuję z tego serca. A to kubek zaległy z tego filmiku, który jest przygotowany na tegoroczną Noc Bardów, a ten kubek jest od naszego kolegi. W 2014 do naszego magicznego miejsca trafiła bardzo, bardzo magiczna osoba o tajemniczym spojrzeniu, pod którym kryje się dzika kobieta. O wielu talentach, potrafi wszystko zrobić. Wszystkim wierzy, wszystkim ufa. Nigdy nikomu nie odmówi dobrego uczynku. Jest cudowna, wszyscy ją kochamy. Oprócz tego, że jest cudowna i za nią wieje wiele, wiele pozytywnych myśli i dobrych czynów, to jeszcze potrafi zrobić takie garnuszki, takiego czegoś można sobie wypić trunki. Nie ma rzeczy niemożliwych dla niej. Jest wielką, wielką, pogodną osóbką, uszczęśliwia wszystkich i możemy śmiało powiedzieć, że jest wielką, wielką przyjaciółką naszego miejsca. Osoba, którą mam na myśli, jest z wykształcenia umysłem ścisłym, politechnicznym. Na pewnym etapie swojego życia stwierdziła jednak, że świat obliczeń, cyferek, iloczynów i ilorazów jest zbyt przewidywalny i oczywisty, a co się z tym wiąże, nudny. A nudy nie znosi najbardziej. Odezwała się w niej dusza artysty. Dzięki temu wewnętrznemu wezwaniu i kilku rozmowom motywacyjnym przeszła na jasną stronę mocy. Zaczęła działać w kulturze. Uważam, że stało się to z korzyścią dla wszystkich. Instytucja, którą zarządza, zyskała sprawnego menadżera, lubiącego sztukę, kulturę i artystów, twardo stąpającego jednak w realiach budżetu i finansów. Okoliczni burmistrzowie i wójtowie odetchnęli z ulgą, bo pewna nobliwa instytucja kontrolująca straciła skrupulatnego, acz bardzo sympatycznego inspektora. Uważam, że pozytywka jest jak najbardziej uzasadnioną nagrodą dla tej osoby, gdyż jest ona z wszechmiar bardzo pozytywna. Serdecznie gratuluję wyróżnienia. Ale to był żart, to było umówione oczywiście. Nie, ja wiem, ja przez Facebooka tak zamieszałam w ogóle w tym świecie. No ale cóż. Kochani, bardzo dziękuję. Wypada coś powiedzieć, więc teleportuję się do ćwierć wieku temu, kiedy to w jednym z najbardziej stresujących dni w moim życiu, a była to pisemna matura z polskiego. I myślałam, że umrę ze stresu, a tu nagle temat, jak uleczyć świat radością. No i popłynęłam. I to pytanie gdzieś tam cały czas pracuje we mnie. To jest pytanie mojego życia i myślę, że
Mogę sobie powiedzieć, że jestem osobą pozytywną. Ale to nic wielkiego. Naprawdę, wierzcie mi. Bo jak się ma przy sobie takich zwariowanych ludzi, pozytywnie zakręconych, z którymi się pracuje, współpracuje, tworzy, cokolwiek robi, to nie jest żadna sztuka. Dziękuję bardzo za wyróżnienie i życzę miłego wieczoru. Jest to młody człowiek, który angażuje się we wszystko, co ma sens. We wszystko, co jest dla kogoś jeszcze, nie tylko dla niego samego. Jeżeli tylko zdradzę, że to jest chłopak, to na pewno no, jest wzorem, chociaż nie oślepia, świecąc przykładem innych, jest pogodny, zadowolony i chętny do pracy, co jest bardzo rzadkie. Z perspektywy doświadczenia pedagoga mówiąc w dzisiejszych czasach. Chęć do robienia czegoś. Czegoś dobrego, czegoś dla innych. Chłopak posiadający poczucie humoru, z którym na pewno wszystkim chętnie którzy na pewno wszyscy chętnie z nim będą przebywać, chcą przebywać, ponieważ nie jest to czas stracony. I myślę, że ten chłopak nie traci czasu na dorastanie, po prostu on żyje tu i teraz i robi to, co może. Na pytanie, kim on jest, odpowiedziałabym, że jest miły, sympatyczny, ale to takie pospolite. Jest on osobą, która w słowniku nie ma słowa nie. Jest otwarty na działanie, pomoc innym, a przede wszystkim przebojowy, szalony, młody. Tak, jest to osoba, która zawsze ma czas, zawsze z chęcią pomoże w każdej sytuacji. Nigdy nie powie człowiekowi, że nie ma czasu. Nie przebiera, nie ocenia, jest tolerancyjny, pomocny. Pełno przyjaciół i jego znajomych twierdzi, że to jest najlepszy kompan do tańca, do różańca i do wszystkich różnych innych rzeczy. Tak, człowiek, którego wieczorem się do niego zadzwoni, czy w nocy odbierze telefon i z chęcią pogada. Zawsze poradzi, czasem oceni, ale nigdy nie powie komuś nic złego. Jest świetnym wolontariuszem i liderem grup. A najważniejsze, świetnym przyjacielem. Człowiekiem, rakietą, zawsze pełnym energii, zawsze pełnym rewelacyjnych pomysłów. Serdecznie Cię kochamy. Chcę podziękować za taką nagrodę i tylko dopowiedzieć, że ktoś tobie dzwoni o 3 w nocy, to najpierw opieprzę, żeby mnie puścić, a potem dobrą pomogę. No, jestem bardzo zadowolony i ogólnie nie uważam się za osobę tak pozytywnie nastawioną do życia. No, jestem. Staram się być pomocny, staram się budzić codziennie rano uśmiechnięty, z dobrymi pomysłami i zarazem wszystkim pozytywną energią. Ale czasami też na przykład w poniedziałek o 6 rano nie chce mi się, ale potem się poprawiam i idę dalej. No i jedyne, co chcę tylko powiedzieć, tak mówi się mnie mój wolontariusz, to chciałbym tylko powiedzieć, że warto pomagać, warto zmieniać świat i warto pamiętać, że każdy człowiek jest taki sam i każdy może człowiekowi kiedyś przydać pomoc. I dziękuję. Urodziny, urodziny są Haliny. O, witajcie. Wiecie, o kim mowa? Ta osoba jest jak kameleon. Ona w sobie ma paletę najpiękniejszych barw. Pamiętacie? Tylko z nią były w Polsce takie świetne balety. Wiedzą o tym mężczyźni i kobiety. Pewnego dnia już od rana serce się radowało, bo z głośników disco polo grało. Ta muzyka do dziś dnia porwała jej ciało i oby tak już jej na wieki zostało. Znamy się od roku 2009. Był to występ jej jako aktorki teatralnej w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Błysnęła tam rolą, która polegała nie tylko na mówieniu, ale i na tańcach i manifestowaniu swojej wielkiej żywiołości na scenie, odwagi bycia innym. Po prostu wyróżniała się wśród innych swoich koleżanek.
A że mało jej bycia na scenie, to poszukała sobie również zajęcia poza Starogardem. Występuje w filmikach w Polsacie, teraz w serialu w TVN-ie. Promowała nawet swoim udziałem film o Starogardzie i związanym z tym miastem naszym wielkim piłkarzu Kazimierzu Dejnie. Wyróżnia się swoją wielką taką osobowością, może nie do końca przez każdego akceptowaną, ale zna swoją wartość, potrafi jej bronić, wyraża ją ubiorem i niezliczoną ilością kapeluszy. I teraz już chyba wszystkim wiadomo, o kogo chodzi. Jest to osoba, która mimo swojego wieku ciągle odkrywa siebie. Jest osobą kreatywną, niezwykle twórczą, pełną jeszcze, jak sama mówi o sobie, nieodkrytych pasji. Bywa zwariowana, ale też za chwilę potrafi być pełna pokory, poważna, uporządkowana. Kocha muzykę, śpiew i taniec. Jej przystanią jest plan filmowy. Jej życie często upływa między Krakowem a Warszawą. Uwielbia sceny, światła, flesze. Ma też dużo na głowie. Czasami są to ptaki, czasami kwiaty, a czasami pióra. Mówi o sobie, że urodziła się za późno, bo jej ulubioną epoką jest Belle Époque. Daliście mi następny kciuk do masowania. Bo ja masuję kciuki, dlatego mam taką wenę. I słuchaj, nie wiem, czy te wszystkie kciuki działają pozytywnie, ale widocznie tak, że to we mnie nie zanika, ale rośnie. Jesteście niesamowici. Ja w ogóle jestem zdumiona, nie? Ale coś fajnego. Gdzie to powstanie? Chyba między kapeluszami. A mam 140. Słuchajcie, moi panowie, ja mam też coś dla was. Należy wam się coś od seniorki. I to jest prosto z Krakowa. A w środku znajdziecie niespodziankę. W tym dnia będę świadkiem, co wy w tym zrobicie. Będziecie chcieli do mnie się zgłosić. Kochani, bo musi być kilka liczb, abyście mogli z tego skorzystać. Słuchajcie, ja chciałam dziś powiedzieć jakiś wiersz, ale nie, daruję sobie. To jest tak świetna impreza, że mi nawet ten wiersz nie wyjdzie po masowaniu tego jednego kciuka. Dziękuję bardzo. Poznałem tę osobę przez szwagra, jego szwagra, a mojego kolegę. Przyszedł do mnie pewnego razu i powiedział, że jest taka osoba, która chcę utworzyć drużynę w lidze amatorskiej z naszych wspólnych znajomych, z jednego trzepaka, można tak powiedzieć, podwórka. Zgodziłem się, była super ekipa, ta drużyna, którą stworzył, była naprawdę na super poziomie, były super spotkania, niezapomniane zakończenie focyplu, ogniska. Przyczyniła się ta osoba też do tego, że właśnie my jako już dorośli, dorosłe osoby, mające dzieci, pracę, mogliśmy spotkać się raz na jakiś czas przy wspólnym piwku, przy ognisku. Były też niejedne spływy kajakowe. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jest to na pewno pozytywna osoba na odpowiednim miejscu, co też może przyczynić się do tego, iż ona co roku bardzo, bardzo przyczyniała się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cóż tu bym jeszcze... Wielokrotnie, mimo to, że ciężko pracuje fizycznie, po późnych godzin można było na niego liczyć, czy jeśli chodzi tu o wsparcie finansowe, jak i mentalne. Zawsze uśmiechnięta, mimo naprawdę ciężkiej roboty, którą robi, zawsze uśmiechnięta, o dobrym sercu. Cóż jeszcze tutaj? No jest to na pewno człowiek, który jest warty zaufania i
szanowany jest przez ogrom ludzi, bo i ogrom ludzi otrzymał od niego pomoc, więc myślę, że jest odpowiednio, na odpowiednim miejscu i to mu się na pewno należy. Tak trzymaj. Znamy się z nim mniej więcej od 5 lat. W tamtym okresie założył amatorską drużynę piłki nożnej, więc można powiedzieć, że jak większość znajomości w moim życiu połączyła nas piłka nożna, parafrazując hasło, jakie głosi Polski Związek Piłki Nożnej, łączy nas piłka. Co niedzielę przez, nie wiem, 3-4 lata poświęca swoje zdrowie, czas i pieniądze, aby kilku gości mogło sobie przyjechać i w niedzielne popołudnie pokopać piłkę. Z czasem zaangażowała się w to nawet jego rodzina, przyjeżdżała siostra, mama, a w końcu nawet i teściowa. Po meczach często jeździliśmy do niego na prywatną posesję, na grille, gdzie gościł nas jak swoją własną rodzinę. Po sezonach zawsze organizował nam zakończenia, spływy kajakowe i inne atrakcje, których na pewno nikt z nas nie zapomni przez długi czas. Znam się 5 lat i tak jak mówiłem, przez ten okres nie pamiętam, aby odmówił pomocy w jakiejkolwiek sytuacji, gdy trzeba było coś załatwić, pomóc w jakikolwiek sposób. Zawsze służył pomocą, był życzliwy, dlatego z całą 100% pewnością mogę stwierdzić, że ta pozytywka jak najbardziej mu się należy. Z całą pewnością można powiedzieć o nim, że jest człowiekiem społecznie wrażliwym. Do tego jest znakomitym pracodawcą. Mówię to z doświadczenia, ponieważ miałem okazję u niego pracować i powiem wam, że stawka za godzinę pracy wynosiła ponad 200 zł, a do tego dzień pracy kończył się obfitym cateringiem. Co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z niezwykłą pasją. Licytuje, aby pomóc najmłodszym, a teraz, jak się okazuje w kolejnych edycjach, również starszym. Ma jedną zasadniczą wadę. Nie mieszka w Starogardzie Gdańskim. Cały czas myślę, jak temu zaradzić. Albo w końcu uda mi się go namówić, żeby przeprowadził się do naszego miasta, albo wchłoniemy jako miasto tą miejscowość, w której aktualnie mieszka. Myślę, że jest to osoba niezwykle godna pozytywki 2017. Bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę, za wyróżnienie. I tak nie do końca wierzyłem, że tę nagrodę otrzymam i to nie ze względu na dzisiejszą datę, ale dlatego, że nigdy nie traktowałem tych spraw, które na co dzień wykonuję, jako coś ważnego, nadzwyczajnego, czegoś, co wymaga nagradzania. I tym bardziej cieszy mnie, że właśnie takie działania wspierają te osoby, tak pozytywne dla mnie, jak twórcy portalu 24.pl. Dziękuję. Kto mieczem wojuje, odbije czakinie, Krzysztofie. Bo właściwie ty nas troszeczkę zmotywowałaś do tego, żeby taką, a nie inną niespodziankę tobie właśnie przygotować. I mam nadzieję, że chociaż troszeczkę jesteś zaskoczony i chociaż troszeczkę miło. A ta statuetka, jak możesz pokazać, ona jest taka specyficzna, bo ona nie ma rąk. Krzysztof rozdaje te charakterystyczne łapki z kciukiem, a ta symbolicznie nie ma rąk. No i też nie jest pierwszej urody, ale to tak pozytywny aspekt, w otoczeniu widzisz, że myślę, że sobie to powiesz, że to jest duże piękno tutaj. Także wszystkiego dobrego dla całego portalu, dla ciebie. Jeszcze chciałam powiedzieć, bo akurat dzisiaj na stacji benzynowej przy takim regale z gazetami zobaczono taki napis uwaga, gazety do kupowania, nie do czytania. I tak mi się skojarzyło to teraz też z Werizana, które tutaj Krzysztof jest twórcą, nasz Starogardzki Newsweek. Bo gazeta Krzysia jest inna, ona jest nie do kupowania, a do czytania. Jeszcze raz gratulujemy takiego pięknego jubileuszu. Na twoje ręce ta statuetka na całego portalu 24 Starogard. Wszystkiego dobrego, no i życzymy kolejnych co najmniej 10 lat. Kochani, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj moglibyśmy obchodzić 10. edycję pozytywek, bo dokładnie 10 lat temu ten pomysł przyszedł do głowy Krzysiowi.
No, niestety 5 lat zabrało mu przygotowanie się do pierwszej edycji, ale no, taka jego natura. Dobrze, że późno, ale w końcu się wydarzyło. I tak samo Krzysiu, jak i Łukasz, twórcy tych pozytywek często bywają w naszych gabinetach i przychodzą z jakimiś tam życzeniami, więc postanowiliśmy kupić złote rybki i teraz niech one spełniają ich życzenia. Ja powiem, bardzo trudno było go wkręcić. To jest tak podejrzliwy człowiek. Jeszcze przed wejściem dzisiaj na tą galę, jeszcze mi się kręcił z opacjami, nie dało się tego przed nim ukryć, ale widzieliśmy to pozytywka dla ciebie. Gratulacje. I'm just playing.